Andrzej Stasiuk. Noc. Brali porządne, ciężkie auto i wjeżdżali przez witrynę. Zabierali złoto, srebro, brylanty i wracali do swoich półdzikich miast na wschodzie. Patrzcie, patrzcie, oto wracają. Tak wołały dziewczyny oczekujące ich powrotu, oczekujące perfum, mieniących się kiecek, skórzanych foteli w uprowadzonych pojazdach. Spragnieni rzeczy nędzarze, ponieważ własność zawsze była cudza, a nigdy własna. Naśladują telewizje z całego świata w swoich wschodnich miastach z domami jak stare namioty. Przywożą brylanty z zachodu, ponieważ niczego innego tam nie ma. I przywożą auta, ponieważ wschód od zachodu nie potrzebuje niczego więcej. Któregoś dnia z okna wychylił się właściciel i zastrzelił jednego z nich. Nie mogli w to uwierzyć. Rzeczy, brylantów i samochodów było przecież tyle, że wyglądały na bezpańskie, na porzucone, na zbędne, na nikomu niepotrzebne, na niemal wspólne. Potem w ciemnościach zbici w gromadę, wsłuchani w swoje oddechy szeptali. Popatrz, strzelił. Popatrz. Potrafił zabić. Tego się nie zapomina. Tego się uczyli w szkołach. Wychowywali psa od szczeniaka. A potem musieli go zabić. Jakby im nie kazali, to by nie zabili. Ale jak im każą, to zrobią wszystko. A jemu kto kazał? Musi się, musi, nie ma wyjścia. Co teraz z nami będzie? Gdzie się podziejemy? Skąd weźmiemy brylanty? I skąd teraz samochody? Pojedziemy do Ruskich. Oni nie mają samochodów. Mają, ale mało i pilnują. Ruski zabije od razu. Bo oni myślą, że wolno wszystko. Że wszystko jedno, co się zrobi. Bo i tak będzie tak samo, jak było wcześniej. Tak. Ale gdybyś był Ruski, to ten by nie strzelił. Oni się boją Ruskich. Jak niczego na świecie. Tego się nie zapomina. Oddaliby im wszystkie auto. Niektórzy to by chcieli być jak Ruscy. Ale nie potrafią. No, a bo być Ruskim to trudno. Jak można chcieć być Ruskim? Bo im się wydaje, że Ruski wszystko może. No, tego się nie zapomina. Tak szepczą w ciemnościach, gdy są już daleko. Nasłuchują psów w swoich miastach i pocieszają się cudzym strachem. Dziewczęta czekają w mrocznych drzwiach domów, ale oni przechodzą obok i mówią: idźcie spać. Dzisiaj w samotności będziemy pić za śmierć zabitego. Ponieważ chcą poczuć prawdziwy smutek, zostawiają swe auta z włączonymi silnikami. Żeby czekały na nich jak psy i żeby spalała się benzyna. Ponieważ maszyny też mają być w żałobie. Piją ciepłą wódkę i popijają zwietrzałym piwem. Gryzą i połykają szkło. Tak sobie wyobrażają żałobę, ponieważ nie mogą uwierzyć w śmierć. Nie wiedzieliśmy, że tam można umrzeć. Nikt nam nie powiedział. Nie było widać, że tam się umiera. Ani śmierci. Samo dobre życie. Zaczynało się już od samej granicy. Nawet starzy wyglądali żywo. Sami żywi. Umierało się tylko u nas. Wtedy były psy. Tam psy są cicho. Na razie brylanty mogą spoczywać w spokoju. I właściciele aut niech odejdą od okien. Posiadacze niech odpoczną. Tej nocy nic się nie wydarzy. Niech śpi cały kraj. Nic im nie grozi, ponieważ oni opłakują śmierć, w którą nie mogą uwierzyć. Śmierć nie jest mistrzem złodziei. Nigdy jej nie zobaczą, ponieważ przyjedzie do ich miasta w zalutowanej trumnie. Popatrz, jaka gładka. Jaka polerowana. I nic przez nią nie czuć. Jakby nic nie było. Nic się nie zdarzyło. Wszystko jest jak przedtem. Ciekawe, czy włożyli gołego. I czy całego, czy go potem zszyli nisią. Po czym? Po tym, jak go pokroili, żeby sprawdzić. Czy jest normalny, że ukradł? Na pewno zaszyli, jak pokroili. Ruski by zostawił. W ogóle by nie pokroił, bo Ruski się nie dziwi. Więc on powraca jak bohater. Zamknięty tak szczelnie, że psy nie poczują śmierci. On powraca pusty w środku, więc już bez strachu. Wyjęli mu wszystko ze środka i nie wiadomo, czy włożyli z powrotem. On jest ze wschodu, więc mogli nie włożyć. Powraca jak bohater. Powraca jak święty. Nie cuchnie. Przyjdą matki i babki, bo one niczego się nie boją. Najmądrzejsze są kobiety w czarnych sukienkach i czarnych chustach. Przeżyły mężczyzn.
Żyły bez nich, to nie było straszne. Kobieta, która patrzy, jak zakopują jej męża albo syna, trochę staje się mężczyzną. Nie jest wykluczone, że noszą czarne sukienki, by nie było na nich widać śladów kurzej krwi. Wyglansowane cholewy, mankiety, drogeria. Pamiętam, że jeden. Ja też pamiętam. I ja. Ich psy nic nie chciały jeść. Jakby nie były głodne. Psy zawsze są głodne. To co udawały. Tego nie pamiętam. A co jeszcze pamiętam? Przystojnych mężczyzn w błyszczących cholewach. Jeden strzelał do mojej mamy, ona zemdlała i zostały tylko ślady po kulach na ścianie, a on sobie poszedł. Głupi był i myślał, że zabił. Jak zabijał, to był pewien, że zabił i poszedł. Tak oni zawsze byli pewni. Nie umieli myśleć, że można nie trafić. Że można wyjść w niewyczyszczonych butach. Ponieważ najważniejsza jest higiena i czystość. Jak spadał śnieg i zamarzła woda, to robili się od razu brudni. Robili się jak rusty. I mniej zabijali. Chodziło o higienę. Inaczej jest wykopać dół latem, a inaczej zimą. A i tygrysom zamarzały gąsienice. Co? Ach nic, to tylko słowa pociechy z tamtych czasów. A i owszem, jak robili się brudni, to już przestawali się nadawać do czegokolwiek. Tak wtedy zaczynali kraść kury. Śmierdzieli i zaczynali się bać. Wymyty był bohater. A jak trochę przyśmierdł, to od razu tchu. Robił się słaby. Brudny, nie potrafił strzelić jak należy. Jak się myli, to nie mogli trafić w dziecko. Tak, pamiętam, ledwo trafiali w dorosłego. Co jeszcze pamiętam? Że dwóch rzeczy się bali. Jakich rzeczy? Lasu i chorób. Wierzyli w zarazki i leśne upiory oraz strzygi. No co ty, w to tylko my wierzymy. Oni też wierzyli, najpierw podpalali. Myśleli, że upiór się spali. Przecież to głupie, bo myśleli, że wszystko wiedzą. A potem, moja kochana, wyglądali już tak samo jak ruscy. Właściwie to było ich szkoda. Dawaliśmy im wody, gdy prosili. Czasami chcieli wystawiać pokwitowa. To były dziwne czasy. Było ich żal. Biedacy myśleli, że duchy się palą. I sól im się skończyła. I piecz. Oni słuchają matek tak, jak pili ich mleko. Pamięć weszła w ich kości razem z pokarmem. Wszystko, co było, weszło w krew matek i teraz żyje w ich ciałach jak najstarsza legenda. Zamiast kraść hałka, moglibyśmy zjadać ich psy. Wtedy pomyśleliby, że jesteśmy kimś innym. Że jesteśmy tylko zjadaczami psów. Wtedy moglibyśmy brać brylanty garściami. I nic by nie zauważyli. Tak, wchodziłbym do sklepu i wybierał najdroższe rzeczy. A oni byliby jak ślepi. I widzieli tylko psie mięso w naszych brzuchach. Kto wie? Co kto wie? Kto wie? Może braliby nas nawet za ruski? A po czym oni poznają ruski? Po tym, że się boją. Po tym, że chcieliby być tacy jak oni. I po tym, że nigdy nie będą. Ciasno mi tutaj. I duszno. I nudno, i głucho. Pijcie za moją duszę! Ha. Chcę słyszeć, jak szklanka stuka o blachę trumny. Jak najmłodszego posyłacie w ciemność po wódkę. Chcę słyszeć, jak gryziecie szkło i jak rozmawiacie. Rano zakopią mnie w ziemi. Już czuję, jak rosną mi paznokcie. I chcę ostatni raz usłyszeć hałas. Mam dziurę w ciele na wylot. Wchodzi tamtędy zimno i zostanie na zawsze. A wy opowiadacie o ruskich? Zamiast sprowadzić kurwy nad moją trumnę, żebym słyszał ich śmiech, gówno mnie obchodzą ruscy. Nie znam nawet twarzy tego, co mnie zabił, ponieważ strzelił mi w plecy, ale nie mam żalu. Przyszedłem w nocy, gdy spał, więc nie był to pojedynek. Teraz jestem trupem. Nie wiem, gdzie mam duszę. Nie wiem, czy ją miałem. Mam w ciele dziurę na wylot, przez którą wchodzi zimno. Przyprowadźcie je i włączcie muzykę w samochodach, ponieważ boję się,
że jestem trupem. Jesteś trupem, a ja twoją duszą i teraz będziesz gnił. Taka będzie kara za to, że byłeś głupi, za to, że myślałeś, że składasz się tylko z ciała, które cię uratuje ze wszystkich przygód i z zupełnej ciemności wyprowadzi bez szkód. Byłeś kretynem i wierzyłeś, że twoje ciało to coś w rodzaju audycji albo BMW. Jestem duszą i widzę więcej niż ty. No, przyprowadźcie dziewczyny! Nie chcę umierać jak trup. Jestem twoją duszą i już dawno umarłeś, więc nie krzycz. Teraz będziesz gnił. Będzie cię zżerało coś w rodzaju rdzy. Jednym słowem wylądujesz w czyśćcu. Pamiętasz jeszcze coś z lekcji religii? Niebo, czyściec, piekło? Niech gra muzyka z wielkich basowych głośników, które są jak bicie serca. Ach, jesteś idiota. Przykro mi to mówić, będąc twoją duszą, ale my, dusze, nie możemy kłamać i nie możemy milczeć. Jesteś idiotą, ponieważ dałeś się zabić, kradnąc jakieś szwabskie gówno. Dlatego będziesz rdzewiał w czyśćcu jak na złomowisku, jak na szrocie. Ja jestem zwolniona. Byłam wprawdzie twoją duszą, ale nie chciałeś mnie słuchać. Nigdy cię, duszo, nie słyszałem. Bo słuchałeś swoich zasranych basowych głośników. Też zresztą ukradzionych. Myślałem, że to rytm serca. A serce to prawie jak dusza. Zdaje się, że serce ci wyjęli, gdy sprawdzali, co masz w środku. Wyjęli, ale chyba włożyli. Aha, nie byłabym taka pewna. Dokładni są. No właśnie. Po co trupowi serce? No, w każdym razie chciałam powiedzieć, że serce z ciebie wyjęli, a mnie jakoś nie. Taka jest różnica. Więc nie mieszaj mnie z zasranym dźwiękiem basowych głośników. Gdybyś ich nie słuchał, usłyszałbyś mnie. A co mi mówiłaś, moja duszo, gdy cię nie słyszałem? No teraz jest cicho i mamy dużo czasu. No. No powiedz mi to teraz. Już jest za późno i wcale nie cicho. Twoi koledzy przyprowadzili koleżanki i pootwierali drzwi w samochodach, żeby dźwięk niósł się w głąb nocy. Ale ja nic nie słyszę. No cóż, beze mnie w środku jesteś głuchy jak trup. A szkoda, bo w końcu wszystko na twoją cześć. Oni tam. I koleżanki, no moją? Tak, jesteś bohaterem, ponieważ tłusty szkop strzelił ci w dupę. A jak na duszę używasz trochę dziwnych słów. Nie jestem duszą w ogóle, ale twoją. Właśnie. Mogłabyś na chwilę we mnie wejść? Co? No tak, na trochę, no. Żebym mógł usłyszeć, jak oni tam puszczają muzykę na moją cześć. Przecież jak w ciebie wejdę, to zmartwychwstaniesz. I co? Będziesz słuchał basowych głośników i będzie ci się wydawało, że to twoje serce? Nawet po śmierci będziesz tak samo głupi jak przedtem? Będziesz siedział wśród psów na łańcuchach i wśród swoich stuletnich babek i będziesz wychodził tylko po to, by poprawić antenę od telewizora, gdy ci się przykrzywi i przestanie odbierać fale, na których merce i bemki żyją wiecznie, nie rdzewieją i budzą żądzę nawet w dalekim Ułan-Bator? Wiesz, duszo, boję się nudy. Jak sobie pomyślę, że zostało tylko myślenie, leżenie, rozkład i tak do samego końca, to znaczy w nieskończoność, że już nic, żadnych przyjemności, żadnych basowych głośników oraz pełnych podziwu dziewczęcych spojrzeń, że nie będzie już kolegów. A przestań, bo się wzruszę i będę płakać. Chociaż zdaje się, bez ciebie to trochę niewykonalne. To znaczy, że tak się wyrażę, zabrałeś łzy ze sobą do grobu. Nie kpi, naprawdę mi ciężko. Gdybyś na chwilę wróciła... Ty cwaniaczku z miodem w usze. Gdy byłam na miejscu, to mnie nie potrzebowałeś. Nie słyszałeś. Miałeś mnie... Mnie! Własną, jedyną, niepowtarzalną, nieśmiertelną duszę. A teraz chcesz zmartwychwstania, żeby klepać po tyłkach panny? Nie, to czekanie. Pokuta. Pokuta i jeszcze raz pokuta. Jaka pokuta? Przecież jestem niewinny. Strzelili mi w plecy. Chciałem tylko ukraść. Za to się nie zabija... To nie było fair. Było. Jak najbardziej było. Pokochałeś kasę, brylanty, dezodoranty oraz niemiecką motoryzację. Bardziej niż własne życie. Przecież wszyscy kochają. No, z tym bym nie przesadzała. Sam wspominałeś o Mongołach. Duszo moja, przecież nie mają o niczym pojęcia. Cóż Mongoł wie o miłości? Cóż może wiedzieć o czarnej X5? A król mołdawskich cyganów, no, ma o tym lepsze pojęcie. Znasz króla mołdawskich cyganów? Nie pamiętasz? No poznaliśmy się na Litwie.
Przerzucaliśmy wtedy merca, ale nie był kradziony. Kupiliśmy okazyjnie od Albańczyków. Niektóre rzeczy z naszego wspólnego życia chyba mi umknęły. Chyba musiałam przysypiać, zwłaszcza podczas tych jazd z zachodu na wschód i z powrotem. No tak, dla kobiet może to być nudne. No, wolałbyś pewnie, żeby dusza była chłopem. Kradlibyście wtedy, jeździli z czystym sumieniem. I on, twój dusz, za przeproszeniem, kochałby te wszystkie pojazdy tak samo jak ty. Tak samo by pożądał ich skórzanych tapicerek, aluminiowych felg i co tam jeszcze mają. No i wtedy bylibyście nieśmiertelni, bo przecież on by za nic w świecie nie wyszedł z ciebie. Jeździlibyście całą wieczność. Moja własna dusza kpi sobie ze mnie. Ponieważ ją zdradziłeś. Robiłem tylko to, co robią wszyscy. Pragnąłem i zaspokajałem pragnienia. U nas, jak wiesz, nawet psy z oszczędności miały za krótkie łańcuchy. A potem pojechałem tam i zobaczyłem, że pragnienie nie jest grzechem, że wręcz odwrotnie. Tak, kradłem, ale w ten sposób robiłem miejsce dla następnych brylantów oraz samochodów. Dzięki mnie musiały przychodzić na świat następne BM-y i Audice. Ha! Powinni mi dać medal! Bayerische Motorenwerke powinno, Mercedes, Benz AG oraz Adam Opel! O! Chociaż akurat jego nieco unikaliśmy, ponieważ nie miał wzięcia, nawet u ruskich. O, i rząd Bundesrepubliki też powinien dać mi order, albo chociaż MSZ. Bo jeśli za coś ich tam cenią, to za Golfa trójkę i czwórkę. Najlepiej czarnego z przyciemnianymi szybami. A ty? To, moja duszo, mówisz o zdradzie? Posądzasz mnie o egoizm? Myślisz o mnie jako jakimś skończonym dupku? Gdy tymczasem ja ucieleśniam... Pardon. Ucieleśniałem idee paneuropejskie oraz wszechświatowe, duszo. Wejdź we mnie. Na chwilę. Wejdź, na moment. Pomyśl sobie, że jestem tylko kradzionym samochodem, który przeprowadzasz. Od jednej granicy do drugiej. Miałam rację. Twoja dusza powinna być chłopem. Nie chcą, żebyśmy były z nimi. Boją się płakać przy nas. Oni myślą, że jest wojna i nie potrzebują kobiet. Dla nich wszystko jest jak wojna. Są jak dzieci i chcą, żeby było wszystko wolno. Dla zasady i bezinteresowanie. Że nam trzeba coś dać. Bo jak cię zabiją, to przecież nic z tego nie ma. Nie przywozili dezodoranty i majtki przywozili dla nas. Dlaczego będziemy żenić dla nam trzeba kupować. Jak się maje zabierają dezodoranty, dlatego to wszyscy robią ich lepszy. Rozbijają w kawałki. Żeby ich podziwiali, że są lepsi. Tak. Potem muszą jechać typowe. Chcą, żebyśmy były i swoje samochody. Podziwiają tylko siebie. Tak, w samochodzie wszyscy są lepsi. I dopiero wtedy chcieliby się pozabrać. Duży jest. Stary i tłusty i nie będzie to wcale łatwe. Trzeba będzie się tam dostać, zanim całkiem ostygnie. Na razie jest całkiem ciepły. To pewnie przez to sadło. Sadło czasem zabija, a czasem pozwala przeżyć. Świat zrobił się ostatnio dziwny. Kiedyś sadło było dobre. Każdy chciał być gruby. To oznaczało dostatek i szacunek bliźnich. Czytałem w gazecie, że ten miał całkiem sporo. No, jak miał na tę operację, to rzeczywiście. Trzypiętrowy dom, 6 samochodów i sklep z brylantami. Pisali, że strzelał z drugiego. Na trzecie pewnie już nie wchodził. Tak to jest. Jak już masz to trzecie piętro, to nie masz siły na nie wyjść. Ciągle ciepły. Nawet jakby cieplejszy. No nie, szanowni koledzy, trup nie może mieć gorączki. Trup stygnie. Może on żyje? Trup? Koledzy, jesteśmy niemieckimi lekarzami. No, nawet jak nie żyje, to w końcu żyć będzie. Skąd dawca? Lata 24, szczupły, muskularny, wysoki blondyn. Typ całkiem... Skąd? Ze wschodu, złodziej samochodów. O! Pewnie Mołdawianin. Tam ostatnio jest największa podaż. Co drugi coś sprzedaje. Żadnego szacunku dla życia. Liczą się tylko pieniądze. Jak ktoś ma tylko jedną nerkę, to nie liczy się na rynku. Biedni Słowianie. Muszą sprzedawać trzustki i wątroby, żeby ocalić swoją oryginalną kulturę. Oraz tajemniczy język. Ciekawe, czy zawsze tak było. Szanowni koledzy, bierzmy się do roboty, bo nam rzeczywiście wystygnie. Dawca jest ze wschodu, z Polski. O mój Boże. To jest? On się poruszył. No co ty?
poruszył się i dalej się rusza. Nie ma prawa. To się robi jakaś Rumunia. On chce mówić. Nie chcę, nie chcę. Nie chcę tego serca, wszystko słyszałem. Takie rzeczy budzą nawet umarłych. Ale numer. To też słyszę. Bardzo przepraszam. Chcę innego. To niemożliwe. Zaraz pan wystygnie i nawet na to będzie za późno. Szefie, to jest dobre serce. Sam w pana wieku chciałbym mieć takie. Nie macie niemieckiego? Trudna sprawa. Nikt się nie pozbywa przed czasem. Szwedzkiego? Niestety. Angielskie, holenderskie albo chociaż francuskie albo włoskie. Przykro nam. Teraz to wszystko idzie ze wschodu. Nie jest panu zimno? Nie. Robi się mi nawet cieplej. To pewnie ze strachu albo ze złości. Widzę ich jak dwa piętra niżej czyhają na moją własność. Sięgają po to wszystko, co zgromadziłem dzięki uczciwości, sumienności i pracy. Widziałem, jak okruchy szkła mieszają się z brylantami. To było takie okrutne. To było nie do zniesienia. Ten lęk, że wszystko się pomiesza i potem już nigdy jedno nie da się oddzielić od drugiego. Szkło od kamieni. Bogactwo od nicości. Im więcej mówi, tym jest cieplejszy. Tym jest żywszy. Łzy, nie tak się umawialiśmy. Po prostu damy wam narkozę i zrobimy swoje. Wygada się i sam zaśnie. Tak, ludzie potrzebują rozmowy z nim. Nikogo nie celowałem. Dam mu zastrzegłem obozy. Celowałem się wiadomo, czy tym, co naruszają. Dlaczego ma nie zadziałać? Bo to nie wszystko jest jakieś dziwne z Państwa nadprzyrodzone. W szpitalu? Spokojnie. Nie wiem, moja babka była ze sobą. Tu jeszcze z tym cholernym polskim sercem. Całe życie człowiek płaci podatki, składki, ubezpieczenia. I potem coś takiego. Jak ja będę wyglądał? Jak spojrzę ludziom w oczy? A kto to w ogóle? Dawca? Tak, dawca. Był studentem. Tak, studentem. A co w takim razie studiował? Studiował germanistykę. Właśnie, germanistykę. A to dobrze. To bardzo dobrze. Wszyscy tam powinni studiować germanistykę. Szkoda, że wcześniej tego nie robili. Wielka szkoda. Gdyby na czas znali Schillera, nie musiałbym strzelać na oślep. Jak wygląda dawca? Młody. Szczupły. 24 lata. Nie pił. Nie palił. Kawaler. Muskularny. Smukły. Blondyn, oczywiście. Chciałbym jednak panu przypomnieć, że ta pańska ciepłota nie będzie trwała wiecznie. Nie pora teraz na kaprysy. Mówię to jako lekarz w trosce o pańskie życie. Serce to serce. I proszę nie kręcić nosem. Tak, jak są nieprzytomni, to lepiej się pracuje. No dobrze, germanista. Ale przecież nigdy nie wiadomo, kim na przykład byli jego rodzice. Kim była matka? A babka, a dziady? No nie. Szanowni. On uważa, że się zarazi przeszłością poprzez transplantację. Po prostu się boję. Dajcie mi się zastrzyk. Nie jest łatwo być jubilerem. Sam nie wiem. Niech go weźmie anestezjolog, a potem zaszyjemy mu tam serce. Bobra albo nutri. I wtedy rzuci wszystko i cał. Zostanie cieślą albo drwalem. Wszyjmy mu serce tureckie i będzie tańczył taniec brzucha. Boję się, że to wszystko, co jeszcze posiadam, mógłbym po prostu rozdać w konsekwencji tej operacji chirurgicznej. Albo co gorsza, wydać na kobiety. Oraz na napoje alkoholowe. Tudzież na przyjęcia dla przyjaciół, których widzę pierwszy raz na oczy. Tak, panowie chirurdzy, boję się. I nawet nie wiem, skąd nadciąga lęk. Ale najpewniej nadciąga on jak zwykle ze wschodu. Chyba śpi. Mhm. Zasnął? Tak. W takim razie do roboty. Sam nie wiem. Czego nie wiesz? Bo teraz sprawa wygląda tak, że postępujemy wbrew woli pacjenta. Może nie będzie tego wszystkiego pamiętał. A jak będzie? I co? Każe sobie wyjąć? Sam nie wiem. Świat zrobił się dziwny. Sam nie wiem. Świat zrobił się dziwny.
Na wschód podążają auta i brylanty, na zachód płuca i wątroby. O, właśnie. Auta często są kradzione, a ciała czasami wędrują w kompletach, zwłaszcza ciała kobiet. Nie, ciał kobiet raczej się nie kroi. Przemyca się je w całości. Cóż po kobiecie pokrojonej, a potem nawet ładnie zszytej. Zaprawdę, powiadam wam, nic. Świat zrobił się taki dziwny. Zmierza w stronę równowagi. Wschód potrzebuje rzeczy, a zachód potrzebuje krwi. BM-y za mięso. Audi za przysadkę mózgową. Golf za jelito grube. Polo za trzustkę. Za polo trzustkę? Za trzustkę to najwyżej lupo. Lupo za trzustkę? Za lupo najwyżej pełna transfuzja. O nie, nie, transfuzja jest za przechodzonego golfa, a nie za nówkę lupo. Rzeczy płyną do wygłodniałych miast na wschodzie. Nawet przyjedzą już syntetyczną karmę z plastikowych gusek z napisem Chaki. Rzeczy płyną jak chmury, płyną jak pogoda, płyną na wschód. Tutaj ludzie zawsze patrzyli w niebo i odgadywali, że następnego dnia spadnie deszcz, by zniszczyć wszystko, co zgromadzili na polach. Dzisiaj wypatrują pralek i lodówek białych jak obłoki. Wypatrują froterek, strojów, firanek oraz pościeli jak anielskie skrzydła. Ponieważ zawsze się wypatruje, ponieważ wszystko przychodzi z daleka. Ponieważ trzeba wyczekiwać. Tak jak zawsze czekało się na słońce albo deszcz. O, dlatego śpiewajmy naszą pieśń, żeby odwlec koniec. Żeby czekanie się nie skończyło. Gdy tutaj czekanie się kończy. I nie zostaje już nic. A w drugą stronę, drodzy państwo, jadą krew i mięso. Tylko mięso i krew, ponieważ cała reszta jest na miejscu. Na miejscu nie ma tylko nieśmiertelności. I trzeba ją sprowadzać. Obłożoną lodem, wściekłym azocie albo naturalnym stanie. Tu są fabryki aut, tam plantacje ciał i wszystko się zgadza. Wszystko, wszystko. Przypomina dawną utraconą, zamierzchłą harmonię, jakiś po prostu złoty wiek. Wszyscy pod słońcem mieli swoje miejsce. I każdy dostawał to, czego najbardziej pragnął. Tak było i tak obiecano, że będzie u końca czasu. Spełnienie pragnień. Nieśmiertelność. Za 20, za 15, za 10 lat każdy Chińczyk będzie miał części zamiennych. Mój Boże, chińskie paznokcie, włosy, zwieracze i czego dusza zapragnie. Ex oriente. Nieprzebrana młodość oraz niezwalczona młodność. Pełna zamrażarka serc. A tam używane Renault, 3-letni Opel. Jest tako na ziemi, jak i w niebie. Pragnień. Nieśmiertelność. Miałaś rację, duszyczko. Za szyją moje serce w tym tłuściochu. Teraz chyba widzę to wszystko. No, widzę z góry, jakbym leciał samolotem. O, nigdy nie leciałeś. I ty to mówisz, duszo? No nie, nie miałem dokąd ani skąd. No, wyjęli ci serce, więc tylko ja ci zostałam. Wiem. Patrz. Już mu wkładają. Zaraz za szyją i po wszystkim. Będzie żył od nowa. Moja babka mówiła, że z nimi nie wygrasz. A twoje serce razem z nim. Ukradli serce. A ty ukradłeś brylanty. Serce jest droższe. Ach, mówisz jak Słowianin, w dodatku obłudny. Tak jak mnie, nie poświęcałeś mu zbyt wiele czasu. W dodatku papierosy, kawa, wódka, amfakoka. Duszo, ono też potrzebowało rozrywek. Serce to nie dusza. To jednak coś w rodzaju ciała. No a poza tym chyba nie zużywałem go zanadto, skoro je wzięli. Ach, chodzi mi o uczucie. Przepraszam cię, no ale właśnie zaczęli zaszywać, no. Zupełnie jak jakieś ubranie. Wybacz, ale to nie jest taka zwykła sprawa, gdy się widzi, jak własne serce znika w kimś obcym. Powinnaś porozmawiać z jego duszą. Troszczysz się o niego? Strzelił ci w plecy. No, swoje serce się troszczę. A poza tym, wiesz, człowiek po śmierci nabiera jednak dystansu. No? Też bym strzelał, gdyby mi coś zabierał. Na przykład co? Przecież prawie wszystko miałeś kradzione. Przecież jak już ukradzione, to moje. No już dobrze.
Rzeczywiście jest trochę za późno, by ci udzielać moralnych pouczeń. Mam nadzieję, że dusza tamtego będzie trochę lepiej radziła sobie z twoim sercem. Naprawdę myślisz, że moje serce będzie w tamtym tłuściochu chociaż trochę moje? Co, że niby on zacznie przemycać auta do baku albo desy, wciągając po drodze amfę i kokera? No, nie bardzo w to wierzę. To zbyt ekstrawagancka wizja nawet dla słowiańskiej duszy, która uznaje prymat serca nad racjonalną wizją świata. Chciałbym, żeby trochę jeździł. Lubiłem to. No, 1500 kilometrów w ciągu doby. No. A mimo wszystko nie sądzę. Nie wiązałbym z nim specjalnych nadziei na przygodę. Szkoda mi mojego serca, duszo. No wiem, ale nie martw się. Niedługo wszystko się skończy. Niedługo umrzesz zupełnie i już nic nie będziesz czuł. Nic. A ty? Ja jestem nieśmiertelna. Będę pokutować. Nie potrafiłam ustrzec cię od złego, więc będę błądziła po świecie i patrzyła, jak inni się bawią, przeżywają przygody, kradną brylanty auta oraz imponują kobietom. A ja, pozbawiona ciała i zmysłów, będę tylko, powiedzmy, no, bezsilnym świadkiem. To już chyba wolę być trupem, niż bezsilnym świadkiem. Prawdopodobnie masz rację. Będziesz odwiedzała moje serce? Obiecuję. Cholera. To wygląda na ostateczne rozstanie, cholera. Zacznę płakać, duszo. Niezupełnie. Co niezupełnie? Niezupełnie ostateczny. Jesteś katolikiem? No, powiedzmy. My, katolicy, wierzymy w zmartwychwstanie ciał. Popatrz. Na śmierć zapomniałem. Budzi się. Niech by lepiej spał. Ze śpiącymi nie ma kłopotu. Zmieniają się butelki z płynami. Mierzy temperaturę, ciśnienie, glukozę. Śpiący są dobrzy. Chcą tylko spać. A ten się budzi. Dzień dobry. Gdzie jestem? Jakby to panu powiedzieć? Najprościej jak to możliwe, czyli w Alsynku, prosto z mostu. Jest pan... Właśnie. Kolega chciał powiedzieć... Właściwie to nic takiego się nie stało. Miałem to wkalkulowane. Jestem w kryminale. Ale jeśli myślicie, że się wystraszę, że się ugnę, to się mylicie. Mylicie się jak cholera. Oczywiście, ma pan rację. Niemniej jednak trochę się pan myli. I chciałbym być grzeczny, lecz coś mi mówi, że ściemniasz. Jak na strażników, to jesteście jacyś tacy za bardzo wystraszeni. Na strażników? No, klawiszy znaczy. Inaczej to sobie wyobrażałem. Wyobrażałem sobie, że jak jest wina, to jest i kara. Tutaj pojawia się pewien kłopot. Bo mianowicie mam głębokie poczucie, że żyłem szybko oraz pragnąłem umrzeć młodo. Ale wszystkie winy, które przychodzą mi do głowy, są dość ogólnej natury. Innymi słowy, wiem, że powinienem siedzieć, ale nie wiem za co konkretnie. Rozumiem, że powinienem zginić. To mógł przewidzieć. Co za idiota mówił, że to tylko mięśnie? Moje serce tego nie wytrzyma. Że to jest to samo, co wszyć komuś cudowne. Powinienem się urodzić żółty, albo wręcz przeciwnie, czarny. Ale niestety. Wszystko, co mogę zrobić, to być więźniem, żeby podpalić to wasze więzienie i patrzeć, jak się pali do diabła. Co my z nim zrobimy? Przecież nie można go teraz wypuścić. To się dobrze składa, bo on też tak myśli. No, wszystko się w nim miesza. Słowiańskie serce i germański rozum. Szczere emocje oraz precyzyjny krytycyzm. Rodzina wytoczy nam proces. Przywieźli jubilera, dostają Bakunina. Powinniśmy go uśpić. W jakim celu? Żeby sobie pospał. Żeby sobie pospał i może mu przejdzie. No tak. Trzeba mu dać trochę czasu. Chór powinien być mądrzejszy od wszystkich, ponieważ chór jest z nich. Chór składa się ze starych kobiet i mężczyzn, którzy już raz umarli. Chór składa się z duchów.
które widziały niejedno i z ciał, które niejedno siły. Chciałbym, żeby chór był mądrzejszy od własnej pieśni. Życie jest zbyt skomplikowane, by powierzać postaciom. Postacie umierają, tracą rozum albo czekał na martwego złodzieja Aura i brylantu. Któż na starego człowieka, któremu w cudze serce pomieszało moje? Moje jest na wschodzie i na zachodzie, gdy nadchodzą śmierć i szaleństwo. A w każdym razie tak powinno być, stygną silniki aut i gaśnie blask brylantu. O tym właśnie od tysiącleci chór śpiewa swoją pieśń. O tym, co przychodzi, gdy odchodzą postaci. O tym, że w końcu nadchodzi chór, gaśnie najjaśniejszy blask. O tym, że kończy się benzyna i zatrzymują się zegarki za 10 tysięcy euro. O tym, że rządzą wschodu nie znajduje ukojenia w obfitości zachodu. O tym, że strach zachodu nie znajdzie ukojenia w łagodności. O tym, że psy czują śmierć pana na tysiące kilometrów. Tak samo czują stare kobiety w czarnych chustkach. O tym śpiewa chór. O tym, że gdy zabraknie starych kobiet w chustkach, o tym, że gdy zabraknie starych kobiet w chustkach, wszyscy będziemy umierać jak psy, ponieważ nie będzie miał dla kogo śpiewać. Jesteśmy tylko chórem, ponieważ nie będzie miał dla kogo śpiewać. Wielkoją skołatane dusze poszukujące odpowiedzi. Jesteśmy tylko odpowiedzią, która zawiera się w pytaniu. Jesteśmy tylko brednią, która pozwala w zasadzie. Wbrew temu, że kończy się benzyna, stygną silniki aut, gaśnie blask kradzionych brylantów i zatrzymuje się. Brednią, która pozwala wam na żyć po przebudzeniu. Proszę się zbudzić. No, niech się pan zbudzi. Nie mogę mówić głośno, bo ktoś usłyszy i przyjdzie, a ja tu nie mogę być. No więc proszę się zbudzić. Nie mam zbyt wiele czasu. Słyszy mnie pan? Kto tam? Co tam? Nikogo tu nie ma. Jest noc i nie powinno być. A ja śpię. Kto to? Co to? Ktoś szepcze? Szepcze cicho jak strach. Powinienem przecież spać, ponieważ tutaj panuje porządek. I teraz jest noc. Powinienem spać. Ale już pan nie śpi. I to jestem ja. Przyszedłem, ponieważ moja dusza zgodziła się jeszcze na jakiś czas we mnie wejść. Wie pan, nie podejrzewałem wcześniej, że ją mam. Śmieszne, nie? Tak. Słyszę pana. Ale to jest trochę tak, jakbym słyszał sen. Kim pan jest? Jakby to powiedzieć? Proszę powiedzieć wprost. Jestem podróżnikiem. To znaczy, byłem... Sam już nie wiem, podróżuję samochodami. I przewożę różne rzeczy, najczęściej z zachodu na wschód. Ma pan jakąś ulubioną markę? Co? Markę auta i typ. A przepraszam, no chyba BMW 700. No, tak przynajmniej było kiedyś. To znaczy, nigdy nie miałem, ale czasem jeździłem. Ale teraz to sam nie wiem. A pan? Mercedes, chłopcze. Klasa S. Ale nie wiem, czy się nie przysiądę. Ostatnio czuję się jakby młodziej. Jak stąd wyjdę, sprawię sobie czerwoną korwetę. Głupie, nie? Będę nie wyglądał jak stary, siwy cap. Ależ nie. Ależ tak, ale mam to gdzieś. Przepraszam. Powinienem ciszej. Wszyscy przecież śpią. Pan, chłopcze, jednak nie jest jednym z nich. Nie. Przyszedł pan specjalnie do mnie? Tak. A w jakim celu? Przyszedłem pana odwiedzić, ponieważ pan ma moje serce. A? No, tam, w piersi. Zaszyte. Coś mi świta. Szpital pomieszał mi się z kryminałem. No, nieco. Jesteś tym germanistą. Jesteś moim dawcą. Jak ten głupiec u mądrości wrót stoi i tyle wiem, co on wiedział w przód.
to Goethe. Ładne. No, ale niestety nie znam. Nie uważałaś na lekcjach? Właściwie to nawet nie chodziłem. Powiedz mi w takim razie, czym się zajmowałeś? Kradłem samochody. Oj Boże. Możesz to powtórzyć? Kradłem samochody. W szkole? Na początku po lekcjach, a potem... To już od rana. Mój Boże. Mój Boże. Moje serce. Nie wytrzymam. Moje serce. Co ja gadam? To jego serce, to jakaś bzdura. Jak jakieś samobójstwo. Mówisz prawdę? W mojej sytuacji nie mógłbym inaczej. Pilnuje mnie własna dusza. Powiedziała, że jak coś będzie nie tak, to, że jak coś wykręcę, zaraz ze mnie wychodzi. Serce? Dusza? I to ma być niemiecki szpital? Jakie kradłeś? Głównie niemieckie. Widzicie? A jednak. Powiem ci, że miałeś, synu, rację. Głowa na karku. Szkoda gadać, zuch, chłopak. Gdybyś kradł francuskie, nie mielibyśmy o czym gadać. Wielkie nieba. Mieć w piersiach serce złodzieja Peugeotu. 206. Właśnie, albo... Citroena Saxo. Z ust mi wyjąłeś. Umarłbym ze wstydu. Przed samym sobą. Tak. Raz czy dwa się zdarzyło. Ale tylko jako środek transportu. Zaraz to porzucaliśmy z kluczykami w stacyjce. No wie pan, brało się, żeby podjechać tam, gdzie stoi jakaś 700. No albo chociaż Passat. Jestem z ciebie dumny. Czuję, jak rośnie mi serce. Jaka w gruncie rzeczy jest różnica między filologiczną analizą Goethego a kradzieżą BMW? Przy tych wszystkich jego cudownych zabezpieczeniach. No wie pan... Jednak myślę, że to ten przeszczep ma pewien wpływ na to, że ten Goethe i Mercedes G trochę się panu mieszają. To nic złego, chłopcze. Nic takiego. Gdyby się hajny mieszał z Hyundaiem... Poza tym czuję, jak rozpala mnie twój młodzieńczy puls. Czuję, że mógłbym wstać i robić to samo, co jeszcze niedawno robiłeś ty. Z miłości do niemieckiej motoryzacji popełnić grzech albo i przestępstwo. Nie chciałbym, żeby moje serce zgniło w kryminale za pomocą pana osoby. No, może nie było najmądrzejsze, ale nie było też całkiem złe. Może się trochę zagalopowałem. A właśnie, przepraszam, jak ci jest bez niego? Trochę mi pusto w środku. Mówiłeś, że masz tam jeszcze duszę. Tak. Ale dusza to chyba nie to samo. Moja babka nigdy nie modliła się za serce dziadka, a tylko za duszę. Jakby ta dusza była ciut ważniejsza. I to dzięki niej żyjesz? Pozbawiony serca? Chyba tak. W każdym razie ona tak twierdzi. Tak. Wy Słowianie zawsze byliście dziwni. Rozmawiacie z duchami, pardon, duszami, jak jacyś Indianie albo Cyganie z duchami przodków. A potem gubi was miłość do niemieckiej motoryzacji. Kocham też amerykańską, ale trudno dostać wizę. Zresztą, co tam można zrobić z ukradzionym autem? Przeprowadzić do Meksyku najwyżej. A tak w ogóle, wracając do tematu, to skąd pan wie, że nie ma duszy, a? I że jak łaskawie pan się przekręci, to ona się do pana nie odezwie? I skąd pan wie, że ona się cały czas nie odzywa? Tylko pan jej nie słyszy. No? Ach, młodość. Idealistyczna i gwałtowna i bezkompromisowa. Też taki byłem. Też samochody? To był inny czas. Aut raczej niewiele. Ale wielkie rzeczy działy się nie tylko w motoryzacji. Na przykład lotnictwo. Chociażby Ju-87. Co? Sturzkampfflugzeug. Sztuka. Aha. Tak. No pamiętam, moja babcia często jej wspominała. Ten dźwięk, prawda? Ten dźwięk. No właśnie. Co to było? Geniusz konstruktorów niemieckich.
Pod skrzydłami montowaliśmy piszczałki. Takie trochę jak w organach. I przy nurkowaniu brzmiało to prawie jak Wagner. Jak w organach. No tak. Babka mówiła, że wtedy wszyscy żegnali się jak w kościele. Raz za razem. Bo to było znacznie gorsze niż Messerschmitt 109. 109 tylko strzelały. No 4 KM 792 to jednak jest trochę słabiej niż 3 KM plus kilobomb i jeszcze, jak pan mówi, ten Wagner. Co jeszcze pamiętała? Że byliście eleganccy. No to zapamiętała. I co jeszcze? Ach, mnóstwo. Mnóstwo, ale nie słuchałem jej uważnie. I teraz żałuję. Nie słuchałem, ponieważ wciąż myślałem o tym, by kraść samochody. Może gdybym słuchał babci, wszystko potoczyłoby się inaczej. Szkoda. Chciałbym mieć wspomnienia. Pamiętam niektóre rzeczy, ale nie wiem, czy się wydarzyły. A potem mówiła babcia, jak już wracaliście ze wschodu, no to nie byliście eleganccy. No cóż? Kradliście kury. O nie! Kury kradli Ruscy. Babcia mówiła, że wy najpierw, a Ruscy dopiero potem to, co zostało. Nie do wiary. Kury. Różnica polegała na tym, że Ruscy gotowali z piórami, a wy skubaliście. A jedno. To znaczy, kazaliście skubać babcę, szturchając ją pistoletem. Przykro mi, ale rozumiesz. Ruscy byli blisko. To też babcia wam wybaczyła. Nawet was żałowała. Tacy eleganccy w jedną, mówiła, a z powrotem jak jacyś bezdomni. Święte słowa, święte słowa. Niemiłe uczucie. Całkowicie niezgodne z planem. Ale Ruskich też żałowała. Mówiła im, to jest kura. Kura ma pióra i najpierw trzeba je wyrwać, ale nie chcieli jej słuchać. Śpieszyli się. Zabierali ptaka i szli na zachód. I w marszu podawali go sobie z rąk do rąk. A potem przychodzili następni. I następni, i jeszcze. I znowu, i znowu. I wynurzali się zza horyzontu. I niektórzy z nas myśleli, że oni są nieśmiertelni. Że zamiast padać, powstają wciąż nowi. I niektórzy z nas powariowani od tego. A gdy skończyły się małe zegarki, zabierali te większe, z kukułkami, wahadłami i wkładali je sobie na plecy, jak tornistry. I szli w ślad za wami. Czuliśmy ich oddech w lodowatym powietrzu. Cuchnął surowym ptasim mięsem. I cebulą. No, tak mówiła babcia. Kradzioną cebulą. Najprawdopodobniej. Ich gazy 67B ścigały nasze Volkswagen Kubel. Pierwszy ledwo 25 koni, a drugi 54. No i ta pojemność. Gaz miał silnik prawie 3,5 litra, benzynowy. Przecież to musiało palić tyle, co te ich statki kosmiczne. Mogę się trochę posunąć. Nie, tak jest całkiem dobrze. A kołdra? Wystarczy. Wystarczy. Jest ciepło. Tak. Mamy przecież lato. Sam środek lata. I niedługo zacznie świtać. Będzie dzień. Powinniśmy zasnąć, zanim się zacznie. Tak. Powinniśmy. Teatr Polskiego Radia przedstawił słuchowisko na podstawie słowiańsko-germańskiej tragifarsy medycznej Andrzeja Stasiuka Noc. Wystąpili Julia Kijowska, Adam Ferency, Piotr Wajklik, Andrzej Blumenfeld, Piotr Kozłowski, Janusz Habior, Agnieszka Judycka, Monika Pikuła, Katarzyna Nowak, Krzysztof Banaszyk, Bartłomiej Topa, Jacek Król. Opracowanie muzyczne Tomasz Obertyn. Realizacja akustyczna Tomasz Perkowski. Adaptacja i reżyseria Julia Wernio.